proszę Państwa, i taki jest właśnie efekt najechania, z tym, że zauważmy, że prędkość pojazdu kolejowego nie była duża. Nie była duża, wynosiła około 30 parę kilometrów na godzinę. Czy od 15 do 30, no 15, niektórzy mówią 15, niektórzy 20. Natomiast proszę sobie wyobrazić, jakie będą skutki, jeśli prędkość pojazdu kolejowego